Panie prezesie, rusza kolejna kontrola budżetowa. To nie jest zwykła kontrola. To najważniejsza kontrola przeprowadzana przez Izbę. Uczestniczą w niej wszystkie delegatury, wszystkie departamenty, wszystkie ręce na pokład. Wygląda na to, że to naprawdę ważne przedsięwzięcie. To jest bardzo ważne i bardzo wielkie. Ono angażuje dużą część możliwości Najwyższej Izby Kontroli. Jest ważna z paru powodów. Ważna przede wszystkim dlatego, że w kontroli budżetowej przedmiotem naszych działań jest kilkaset miliardów złotych. Obywatel średni Polski oddaje na wspólne potrzeby do mniej więcej 40% swojego zarobku. To są gigantyczne pieniądze i rząd ma te pieniądze do dyspozycji, ma nimi rządzić w naszym imieniu dla naszego dobra, dla zaspokojenia naszych potrzeb. I pytanie o to, czy on to zrobił dobrze, czy rząd mądrze, gospodarnie zajmował się naszymi pieniędzmi, czy dostaliśmy od rządu to, co można było otrzymać za te pieniądze, jest oczywiście pytaniem o ogromnym znaczeniu dla właściwie dla każdego obywatela. Niekoniecznie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jak ten budżet, który dla niektórych jest taką mgławicową historią, na ile on jest dla nich ważny, ale wszyscy ten budżet czujemy każdego dnia. Jest drugi jeszcze powód, dla którego kontrola budżetowa, właściwie cały zestaw kontroli, kontrola budżetowa to jest kilkadziesiąt niezależnie prowadzonych kontroli w różnych instytucjach publicznych. Jeszcze jest jeden powód, dla którego jest to ważne, mianowicie co roku rząd jest na podstawie oceny wykonania budżetu sprawdzany i weryfikowany, można powiedzieć. Kontrolerzy odwiedzają w czasie tej kontroli około 400 instytucji. Tak. To bardzo dużo instytucji. Czy wystarczy kontrolerów, żeby dobrze sprawdzić te miejsca? Jest taka zasada w każdej działalności kontrolnej, że nigdy się nie sprawdzi wszystkiego, co by się chciało sprawdzić. I tak jest i tutaj. To znaczy, my jesteśmy skazani na to, ale jak powiedziałem, na to jest skazana każda instytucja, która prowadzi kontrolę, że nie sprawdzimy wszystkiego, co byśmy chcieli. W związku z tym musimy sprawdzać to, co jest ważne. Jak to ustalić? No, pomaga nam to, że to nie jest przedsięwzięcie, które się odbywa raz na 15 lat. My to robimy co roku. Jest to świadczenie. Jest mnóstwo materiałów różnego typu analitycznych, statystycznych, sprawozdawczych, publikacji prasowych, wystąpień posłów, które pozwalają się zorientować w tym, co jest ważne. I program kontroli budżetowej, mimo że, jak powiedziałem, to jest działanie cykliczne, Konstytucja nam nakazuje taką wielką operację przeprowadzić co roku, to program kontroli budżetowej jest za każdym razem trochę inny. Właśnie dlatego, że staram się odpowiedzieć na to pytanie strasznie ważne, które pan postawił. Gdzie, mając ograniczone zasoby, jeszcze w dodatku ograniczony czas, bo my do połowy roku, właściwie do końca maja, musimy zamykać tę kontrolę, co sprawdzić, żeby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie właśnie to, które zadałem na początku. Czy rząd dobrze gospodaruje naszymi pieniędzmi? A czym będzie się różnił program tej zbliżającej się kontroli budżetowej od programów poprzednich kontroli? No, będzie się różnił tym, że trochę inne zagadnienia są dzisiaj bardzo ważne. Pan wie, że polska gospodarka, polskie finanse publiczne są w tej chwili no, wystawione na dość ciężką próbę. I to zarówno z takich względów wewnętrznych. My po prostu mamy gigantyczny kłopot od 20 lat z usuwaniem pewnych niesprawności, niegospodarności w różnych sferach i w różnych segmentach instytucji publicznych, jak i to, że jesteśmy pod ogromnym naciskiem kryzysu, no, który można powiedzieć przytaił się na czas jakiś, ale ciągle tli się na świecie i grozi zaostrzeniem. W związku z tym dziś problemy oszczędnego działania, problemy takiego funkcjonowania państwa, żeby sektor finansowy był bezpieczny, są problemami kluczowymi. Są takie problemy, o których wiemy, ale które narastają, których no, do tej pory nie udało się rozwiązać. My musimy w kontroli budżetowej być tam, gdzie takie rzeczy się dzieją i gdzie decyduje się to, czy te problemy uda się choć trochę, choć częściowo rozwiązać. Czy jest tak, że w tej sytuacji kryzysu
Najwyższa Izba Kontroli postanawia skonsolidować swoje działanie i skoncentrować się na tych najważniejszych rzeczach? Najwyższa Izba Kontroli zawsze się stara koncentrować na tych najważniejszych rzeczach. No, w praktyce, jak się coś robi, to zawsze można to robić jeszcze lepiej, ale tak rzeczywiście jest i dlatego konstruując plan całych naszych działań na przyszły rok, tak właśnie uznaliśmy, że dzisiaj kwestia stabilności finansów, tego, czy w ogóle będziemy mieli pieniądze na cokolwiek, jest rzeczą absolutnie najważniejszą i na tym się musimy koncentrować. I wybierając tematy kontroli i ustalając sposób, w jaki kontrolujemy cokolwiek. Musimy o tym pamiętać, że dziś nas na jakiekolwiek niegospodarne działanie już nie stać. Na wyrzucanie pieniędzy na coś, czego można nie zrobić, nas nie stać. To, czy tak rzeczywiście jest, musimy robić, to jest według mnie dzisiaj podstawowy obowiązek Najwyższej Izby Kontroli. W efekcie kontroli budżetowej zawsze powstają dwa dokumenty. Powstaje analiza wykonania budżetu państwa, która podsumowuje wszystkie kontrole. Jak podsumowuje, to jeszcze może o tym za moment. I powstaje drugi, już króciutki, ale bardzo ważny dokument, to znaczy opinia Najwyższej Izby Kontroli w kwestii absolutorium dla rządu. Czyli z jednej strony mniej albo bardziej opasły tom analizy tego, co się stało, a więc próba odpowiedzi na to pytanie, czy w świetle naszych kontroli, tych wizyt w tam 400 prawie jednostkach, możemy uznać, że rząd poprawnie gospodarował tymi pieniędzmi ograniczonymi, które miał do dyspozycji. I w tym drugim, krótkim dokumencie musimy to podsumować, to jest dość karkołomne zadanie. Musimy podsumować tą całą analizę, te ustalenia dokonane przez setki ludzi w różnych instytucjach, stwierdzając wprost, albo proponujemy rządowi udzielić absolutorium, to znaczy uważamy, że przy wszystkich grzechach, niedoskonałościach, które się zdarzyły, oceniamy pozytywnie sposób, w jaki rząd gospodarował pieniędzmi publicznymi, albo napisać, proponujemy, by rząd absolutorium nie otrzymał, co oznacza, że negatywnie oceniamy sposób, w jaki tymi naszymi pieniędzmi rząd zarządzał. To jest strasznie trudne, dlatego że nic nie jest czarno-białe, w kontroli budżetowej szczególnie. A kto podejmuje taką decyzję? Taką decyzję podejmuje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, czyli taki organ, który nie zajmuje się na bieżąco, na co dzień kierowaniem Izbą, bo za to, jak nasza instytucja pracuje przed Sejmem, odpowiada jednoosobowo prezes. A Kolegium Najwyższej Izby Kontroli to jest no, sporo już ciało, bo liczące w tej chwili 18 osób ustawowego składu, które ma kompetencje do wypowiadania się w najważniejszych, kluczowych sprawach. Czy zdarzają się podczas kolegium spory, gorące dyskusje? Zdarzają się. Jeżeli pan ma 18 osób, z których część pochodzi z Najwyższej Izby Kontroli, kierownictwo Najwyższej Izby, dyrektorzy, radcy, prezesa, szefowie delegatur i z drugiej strony 7 osób, fachowców z zewnątrz, to są na ogół profesorowie albo ekonomii, albo prawa, to dyskusja jest zupełnie naturalna, choćby z tego powodu, że obie strony patrzą z nieco innych punktów widzenia. Ta nikowska część kolegium na pewno jest bardziej poddana presji tego, co zobaczyła w kontroli. Osoby z zewnątrz trochę inaczej na to patrzą. Ich może mniej interesują konkretne ustalenia, jakich dokonaliśmy w poszczególnych jednostkach i nieprawidłowości, które znaliśmy, widzą całą gospodarkę. Przypuszczam, że czasami trochę bardziej wyrazisty sposób, tak z daleka, ale szeroko. No i z tego się musi wykształcić jakiś wspólny pogląd. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że takie zderzenie właśnie tych dwóch światów, poniekąd różnych urzędników, kontrolerów NIK i osób, które naukowo na zewnątrz zajmują się podobnymi zagadnieniami, jest niesłychanie interesujące i ważne. Ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby Najwyższa Izba Kontroli nie udzieliła absolutorium. Znaczy nie proponowało udzielenia absolutorium. Aha. No my nie udzielamy absolutorium, absolutorium jasne, udziela Sejm. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie zaproponowało udzielenia absolutorium rządowi, ale pan przez wiele lat zasiadał w kolegium.
Czy były takie momenty w historii, że było blisko takiej decyzji? Znaczy, czy było blisko, to jest ciężko powiedzieć, bo w końcu wszystko rozstrzyga się nie w tej dyskusji, a w głosowaniu, które na końcu kolegium przeprowadza. Natomiast mogę powiedzieć, że były lata, w których dla obserwatora, który by się przypatrywał z zewnątrz obradom kolegium, byłoby oczywiste, że na początku nie było wiadomo, czym to się skończy. Znaczy, że ta decyzja rodziła się w toku dyskusji, że czego już naprawdę nie sprawdzimy, ale że na opinię głosujących ostatecznie w tajnym głosowaniu członków kolegium ta dyskusja miała wpływ i że jak prezes ogłaszał ostateczne głosowanie, to wcale dla nikogo nie było jasne, jaki będzie wynik. To, że nie było przypadku, w którym Najwyższa Izba Kontroli wnioskowałaby o nieudzielenie absolutorium, ja bym niczego dziwnego nie upatrywał. Znaczy, powiem więcej, że taki wniosek wydaje mi się bardziej prawdopodobny 10 lat temu niż teraz, dlatego że, no to już nieskromnie mówiąc, ale jednak Najwyższa Izba Kontroli ma swoje osiągnięcia. To znaczy pewne nieprawidłowe działania, które jeszcze lat temu 10 były, no może nie normą, ale w każdym razie rzeczą dość często się zdarzającą. Jakieś dziwne bardzo rzeczy w ewidencji operacji budżetowych, dziwne sposoby wydawania pieniędzy są coraz rzadsze. To oczywiście nie rozstrzyga jeszcze o tym, że my jesteśmy arcyszczęśliwi z tego, jak się zarządza publicznymi pieniędzmi. Wręcz przeciwnie, daleko jeszcze do tego, ale jest ciągle lepiej.